MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Alan Kwieciński, w końcu się przebrałeś za to, co powinieneś się już dawno przebrać. Masz ten przydomek. Mam i powiem ci, że takie serducho zostawię naprawdę. Już nie ma co już pierdolić, bo zostawię... Wcześniej mówiłem, że zostawiłem to serducho i tak dalej, ale teraz zmusza mnie do tego sytuacja. Żeby kurwa walczyć i jeszcze raz walczyć. Ale wyciągnąłeś mu taką rzecz, po której on się odpalił. Powiedz mi, jak to było z tymi kibicami? Bolało, bo chyba coś w tym jest, kurwa. Jeżeli, bo inni powiedzieli, dobra, tam by to zlało, nie, pierdoli. To kurwa zabolało, tak? Czyli coś tam musi być na rzeczy. Czyli co? Ty powiedziałeś, że on trenował kiedyś też kibiców, tak? Czy to się do tego przyznał ten Dominik? Ja po prostu usłyszałem i to nie pierwszy raz, mówię, a kurwa, któraś mi osoba to już mówi, nie? Że po prostu nie chciał, kurwa, wejść za targ z kibicami, że wychodzi do mnie. Chodziło o Denisa i o Lanę Toruń. Tak. I ty dopiero pierwszy raz mu to powiedziałeś. Tak. No to widzisz, to wszystko dziś się zmieniło. Bo ja nie wiedziałem, kurwa, że do takiej walki dojdzie, wiesz? Ja z nim nie rozmawiałem, kurwa, już od kiedy? Od czasów, kurwa, kiedy ze mnie zrezygnował. Od tamtego czasu nie, żeśmy nie rozmawiali w ogóle. Podałem mu tylko rękę na afterze zresztą, po walce, kurde, z Kasiuszem. Po tej, co wygrał? Tak, spotkaliśmy się w klubie i spotkaliśmy się po prostu i podałem mu, kurde, rękę. Chciał mi jeszcze, kurwa, kiedyś taką normalną rękę podać tego. Ja mu tylko podałem normalnie rękę i tyle. A, chodzi ci, że tak? Tak. Wiesz, jak się witają ziomki i tak dalej, a jak się witają, kurwa, wiesz. Aha. O tak. No. Tak możesz, o. Nie. Tak mnie chwycić. Słuchaj, Alan, zawrzało pomiędzy wami. Spodziewałeś się tego, że może zaiskrzyć? Tak. Szczerze, to wy mieliście największy konflikt podczas tego panelu. No, mocno było, no wiesz, mocno było z tego względu, że te emocje, które nam towarzyszyły i tak dalej, się już, kurwa, przekształciły jako troszkę, kurde, w nienawiść. Troszkę. Sądzę, że mogę się pokusić o takie stwierdzenie, że to się już troszkę zmieniło. Nie boisz się, że rozjuszyłeś lwa i to nie Daro lwa, tylko Dominika? Czego mam się bać, kurwa? Czekaj, mi się wydaje, że też do pierwszego ciosu pójdziemy już, kurwa, mocno, nie? Do pierwszego ciosu. Bo nie wiem, jakie on ma nastawienie, ale ja mam coś takiego, że jeżeli, kurwa, pierwszy raz mam taką sytuację, że z kimś, kurwa, bliskim bije, nie? Że wiesz, że dochodzi do czegoś takiego. Ale sądzę, że gdzieś tam, kurwa, mnie kopnie, mocno uderzy, to wtedy już się, kurwa, odpalam. I wtedy już, kurwa, nie będzie, kurwa, zmiłuj się. Ciężka walka nie tylko pod tym względem psychicznym, ale też tym skillowym. No kurczę, to jest to, co on mówił, zaczynacie od stójki, dostać się do takiego kickboksera będzie ciężko. Prędzej kickboksera nauczysz parteru niż stójki parterowca. Nie, odwrotnie, sorry. Szybciej. Ostatnio nawet widziałem taki komentarz, nie. Alan sobie potrafi zaprzeczyć kilka razy w jednym zdaniu. Nie, kurczę, na odwrót, pojebałem się, ale też jestem zmęczony, nie? Też jestem zmęczony, bo kurde, byłem Olsztyn, kurczę, byłem u mamy, pojechałem do Warszawy, zajebałem dwa treningi, teraz, kurde, konferencja jest godzina 12, a ja pewnie po pierwszej pojadę spać. Słuchaj, dobrze, lecimy dalej. Ty byłeś przygotowany na jakieś strzały ze strony Dominika? A nie chciał nikt ichy, ty. Ale ja tam się wypowiem. O właśnie, miałeś spotkanie z Michałem, czy nie tutaj? Co? Nie chciał nikt ichy, kurwa, kapiszu. Ale staliście obok siebie. No i co z tego? Przywitaliście się? Co za, chuję do dupy. Ja, słuchajcie, tylko ich widzę. Nagrałem na storce od razu. Fokemy. Ale teraz jest ten pojedynek, ale tutaj też wrzy, co? Pomiędzy wami. No tak, cały czas. Powiedz mi, ty... To, co ja mówiłem na konferencji, Alan, grozi ci najgorszy, kurde, praktycznie rekord we freakach. No i co z tego? Ale z kim ja się biłem, kurwa? A co, mam sobie brać, kurwa, farmazona, który się nie chce zrobić? Nie wiem, daj mi kogoś innego, kurwa, który chyba sobie budują, kurwa, rekordy. Ja biję się, kurwa, patrz. Tak jak powiedziałem wcześniej. Co przyjdzie, kurwa, nowy mocny zawodnik? Alan. Przyszedł, kurwa, Zadyma? Alan. Przychodzi, kurwa, Zadora mocny? Alan. Bo wiedzą, że ja nie odmawiam takiej walki. Zaraz, kurwa, po tym, pewnie po Zadorze, będzie propozycja, kurwa, z tym Pidzielcem. Z kim? No z Pasternakiem. Dajcie mi, nie wiem, kurwa, Ferrariego, dajcie mi, kurwa, hejtera, dajcie tu, kurwa, to nie wyjdzie poza pierwszą rundę, ty. Odmawiają z tobą zawodnicy walki, kto z tobą odmówił walki? Ferrari nie chce się zrobić, kurwa, federacja już go tak ciśnie, że szok, bo wie o tym, kurwa, że przepierdolił to z Ketesem, nie? Czy jest szansa, że zobaczymy waszą walkę na 20? Chciałbym.
Bo to wiesz, będzie wielka gala, tam naprawdę będą wielkie pojedynki, a według mnie Alan Ferrari to jest wielki pojedynek. Kurwa, to się nadaje na, nie może nie main event 20, ale swobodnie na jeden z co-main eventów. To no się pod względem tymów, słuchaj, na pewno, nie? Tak, no, ja bym chciał, bardzo chciałbym. Bo ty też miałeś kilka tych pojedynków takich, co było mniej emocji, ale znowu chyba się szykują takie, które będą wywoływały u ciebie, no nie lada, palpitacje serca, co? Szykują się naprawdę mocne starcia. Już masz jakieś, nie wiem, papiery do podpisania z nazwiskami? Mi się kończy teraz kontrakt z tą walką, mi się kończy. Ale wiem, że ten kontrakt będzie przedłużony. Więc... Let's do this, kurwa, chcę się bić, kocha to robić, kurwa, no, ale to, że kurde dają i chcą, o, że przychodzą tacy zawodowcy, mocni zawodowcy, gdzie naprawdę toczyli kurwa grube walki w tego i kurwa biorą sobie na przykład kurwa mnie takiego kurwa, bo chcą sobie nie podbudować rekord czy coś, tylko wtedy się też kurde dziwią się. Pamiętasz jak ty wchodziłeś tutaj do fejmu? Ja pamiętam to, ty miałeś taką otoczkę potężną. Czasami tak bywa. Czasami a tak... teraz zobacz, jakieś łachy musisz ubierać. No ty też masz łachy, kurwa. Nie, no stary. Ej, sądzę, że moje kurde droższe było twoje. Tak? Ile kosztowały? Bardzo dużo. Już to jest pewnie wypożyczone. Ale nie kupisz tego, kurwa. Tak? No. Ale gdzieś tam, słuchajcie, na polach bitwy szukał, kopał łopatą. Arek, czego możemy... Znaczy, Arek, Alan, czego możemy się spodziewać? Jesteś z Wyrolem? Nie. Chociaż dziewczyny mówią inaczej. Ja żartuję. Teraz są bardzo wrażliwe tematy, słuchaj. Powiedz mi, czego możemy się spodziewać już niedługo? Mi się wydaje, że przez to, co działo się na konferencji, ta walka jeszcze bardziej zainteresuje. Co publiczność? Sądzę, że tak. Przez to, co się działo na konferencji, ale tak jak powiedzieliśmy, że no, ja powiedziałem zresztą na face to face, że odpalimy grube działa. I chyba było. Było. Tak mi... Serio, ja jak zobaczyłem to, co wy odwaliliście na face to face, słabo to się oglądało, nie? Ale tutaj was posadzili trochę dalej od siebie, to już każdy się odpalił. Ale wiesz, są też kurwa takie kurwa pajace, którzy kurde robią dymy, a w klatce chujowo pokazują, ale są też kurde ludzie, którzy może mniej są kurde bardziej aktywni na konferencji, ale bardzo zajebiście kurwa klasę pokazują w klatce, nie? Słuchaj, dziękuję za dzisiaj. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. O, czyli tak zbijamy pionę, dobrze, mamy to.